Cześć! Dzisiaj opowiem Wam o swoich ulubieńcach ostatnich miesięcy. A jak sprawdzałam, to ostatnio nagrywałam ten filmik w lipcu, więc już trochę czasu minęło. I pokażę Wam, co fajnego udało mi się odnaleźć, co fajnego mi się spodobało. I pierwszą rzeczą jest cień. Jest to cień Skobo. Pokazywałam ostatnio go w makijażu z cieniami Kobo. To podlinkuję Wam na dole, jeżeli nie widzieliście. Jest to akurat taki cień różowy, beżowy, opalizujący na różowo. Bardzo ładny cień, bardzo mi się podoba. Naprawdę ten błysk mają fenomenalny, te cienie Skobo. Można z nim przesadzić, chodzi o to, że jeżeli nałożymy go tylko jego na całą ruchłą powiekę, to może wyglądać trochę jakby tandetnie, trochę tak coś w tym rodzaju. Bo dosyć taki ten błysk jest dosyć intensywny. I jeżeli pomieszamy go z innymi cieniami matowymi, różnymi kolorami, to naprawdę jest piękny. Jeżeli chodzi jeszcze o cienie, to od razu Wam pokażę pigmenty. Są to pigmenty kupione na Allegro. Są takie no name, takie niefirmowe pigmenty. Ja akurat je wybrałam 12, bo jak akurat na tej aukcji, jak wybierzemy 12 pigmentów, to dostajemy taki pojemniczek. I to te pigmenty są akurat w takich słoiczkach. Podlinkuję Wam na dole tego sprzedawcę tych pigmentów. Są naprawdę świetne w takim słoiczku, bardzo poręcznym i wygodnym. Na pewno będą makijaże z tymi pigmentami, więc pokażę Wam, jak one się sprawują, jak one wyglądają na oczach. Muszę Wam powiedzieć, że naprawdę ostatnio zakochałam się w pigmentach. Robią tak niesamowitą robotę, tak genialnie wyglądają na oczach. Już na kilku klientkach używałam tych pigmentów i naprawdę po prostu genialnie to wygląda. Pokażę Wam wszystkie na pewno na blogu te pigmenty, jak one wyglądają. Mimo to, że nie są to firmowe jakieś pigmenty, o co się obawiałam, że mogą być słabej jakości, to z nich tylko jeden tak naprawdę mnie zawiódł. Tylko jeden jest słabej jakości, ten taki różowy. A reszta jest naprawdę genialna. Zobaczcie zresztą sami. Następne rzeczy, o których już opowiadałam, robiłam o tym filmik. Są to bazy kolorystyczne, żółta i biała. Jeżeli miałabym wybrać z tych dwóch ulubioną bazę, to jest to żółta zdecydowanie, ponieważ jednak trzeba naprawdę, naprawdę niewiele, żeby zmienić już odcień na taki bardziej żółty, żeby podkład nie był różowy, tylko właśnie taki naturalny, beżowy. Natomiast jeżeli chodzi o ten biały, to trzeba go dosyć sporo nałożyć, żeby rozjaśnić podkład. Naprawdę trzeba go dosyć sporo dodawać. Ale jest to naprawdę świetna alternatywa dla tych z Was, które mają minimalnie za ciemny ten podkład, to naprawdę jest świetne. I te bazy są bardzo, bardzo tanie. Podlinkuję Wam link do filmiku, w którym o wszystkim mówiłam i też wpis na blogu, jeżeli wolicie czytać niż oglądać. I ostatnią rzeczą taką bardzo kosmetyczną z kosmetyków jest to kredka do ust, którą mam właśnie na ustach. Jest ona z Golden Rose serii Emily. Jest to odcień 215. Ta kredka akurat jest do temperowania, natomiast bardzo fajnie się nią rysuje. Bardzo dokładnie można wymanewrować po prostu kredką i zrobić ładny kontur ust. I też ze względu na to ta kredka jest w tych ulubieńcach, bo strasznie podoba mi się taki ciemny kolor ust. Ostatnio bardzo, bardzo mi się podoba takie mocne usta na jesień, naprawdę zakochałam się w takich kolorach, dlatego jest w ulubieńcach. Pierwszym akcesorium są takie patyczki kosmetyczne. I te patyczki mają dwie końcówki, jak widzicie. Jedna jest taka zwykła, klasyczna, jak zawsze są. Natomiast druga jest bardziej taka ostra. I te patyczki są moimi ulubieńcami, ponieważ jeżeli chodzi o ten stożkowy, ostre zakończenie, świetnie się sprawdza, jeżeli mamy naprawdę dosyć ciężko dojść do jakiegoś na przykład ubrudzenia po tuszu, do rzęs, czy coś w tym stylu. Jakieś takie miejsca trudno dostępne, to tym ciężko mi było często się dostać, a teraz naprawdę świetnie można dojść do każdego miejsca, na przykład w wewnętrznym kąciku, czy naprawdę nawet rozetrzeć sobie kreskę dokładnie przy linii rzęs, to jest tak genialne. Ja akurat to kupiłam w Rossmanie, jest to Clinic, tak, jest to z Clinic, naprawdę serdecznie Wam polecam spróbować, bo ja na początku myślałam, że no, co to takiego, tak widziałam kiedyś u jakichś dziewczyn, co to takiego, przecież to jest to samo. Ale naprawdę, jak mówię, ale muszę spróbować, zobaczymy, co w tym jest innego i naprawdę zakochałam się w tych patyczkach i muszą być zawsze przy mnie. Kolejnym akcesorium do makijażu są pędzle, są to pędzle z Loewy, naprawdę zakochałam się w nich, totalnie nie żałuję wydanych na nie pieniędzy, bo naprawdę są tego warte. I pokażę Wam tak na szybko takich kilka moich top ulubieńców z tych pędzli. Jeżeli chodzi o oczy, to
pędzel do czego? Do brwi. Jest naprawdę genialny, jeżeli mamy dosyć ładne brwi, tylko wystarczy nam takie delikatne dopełnienie ich. To bardzo szybko można tym zrobić. Ten pędzel do eyelinera jest po prostu mistrzostwo świata. Uwielbiam go, jest genialny. Naprawdę taką cieniutką kreskę można wykonać, że to jest po prostu bajka. Drugi pędzel do rozcierania robi tak genialną chmurkę, już o tym mówiłam w filmikach z makijażami, że naprawdę uwielbiam ten pędzel. Bardzo łatwo i szybko można nałożyć cień właśnie na ruchomą powiekę. Bardzo ładnie to rozciera od razu. Naprawdę bardzo Wam polecam te pędzle. Są mięciutkie, łatwo się piorą. Mam z nim kompletnie problemu. Mam je chyba około 2 miesięcy, jeżeli się nie mylę. Tak mi się wydaje. Czy miesiąc? 2 miesiące? Coś koło tego. Na pewno zrobię Wam jeszcze filmik o tych pędzlach, które Wam polecam, które na początek, które się sprawdzą. Ale to jak mówię, takich moich ulubieńców, jeżeli chodzi o pędzle do oczu. Pędzel do różu. Bardzo go lubię. Pięknie rozciera właśnie róż. Nie robi plam. Naprawdę genialny. Nie miałam takiego pędzla. A drugi jest to taki pędzel, którego używam do czego? Do bronzera, do różu, do rozświetlacza. Wszystko może ten pędzel zrobić. Jest to taki pędzel bardzo uniwersalny. Nałożymy nim puder, później bronzer, róż, rozświetlacz i po prostu mam już skończony makijaż. Takie skończone konturowanie twarzy. Ale o tych pędzlach, tak jak mówię, jeszcze Wam na pewno zrobię filmik i opowiem Wam dokładnie co i jak, które jeszcze polecam, bo naprawdę większość mogłabym bym Wam teraz polecić. Ale już nie chcę marnować czasu na to, ponieważ będzie oddzielny filmik z tymi pędzlami. Już ostatnie akcesorium, które chcę Wam pokazać, jest to prostownica. Jest to prostownica do włosów. Prostownica, a do czego mam iść? Jest to prostownica po prostu. Chciałam powiedzieć, że to jest to produkt do włosów w ten sposób. Jest to Remington, jest to model S1051. Jest to świetna prostownica, ja ją mam chyba 2 albo 3 lata, tak mi się wydaje. Naprawdę sprawdza się u mnie genialnie. Nie niszczy mi włosów. Ja mam z natury bardzo proste włosy. Jeżeli chcę je pokręcić, to jak mam dzisiaj pokręcone, albo chcę je tak delikatnie nawinąć, żeby tak ładnie się układały, takie były delikatnie podkręcone, zawinięte, to ta prostownica jest po prostu genialna. Uwielbiam ją. Można nastawić sobie temperaturę. I właśnie tak jak mówię, no loki wychodzą świetne. Bardzo je lubię. Bardzo jest uniwersalna ta prostownica i o to mi chodziło. Chciałam właśnie kupić prostownicę, którą mogę i prostować, i kręcić. I naprawdę mogę Wam polecić, jeżeli szukacie takiej prostownicy uniwersalnej, to naprawdę jest genialna. I to tyle, jeżeli chodzi o moich ulubieńców. Są to moje naprawdę ulubione produkty, kosmetyki, które ostatnio używam namiętnie. Koniecznie dajcie znać, czy Wy macie jakieś swoich teraz ulubieńców, może jakieś fajne rzeczy odkryliście. Jeżeli macie któryś z tych kosmetyków, które Wam pokazałam lub akcesorium, to koniecznie dajcie znać, jaka jest Wasza opinia na ich temat. Ja się już z Wami żegnam i do zobaczenia następnym razem. Cześć!